Siemano wszystkim. Wszystkim. W ogóle wszystkim. Wszystkim, kto nas ogląda. I nie tylko. Tak. Z tej strony, jak zawsze, admiki waszego najbardziej ulubionego fanpage'a Gruniński po polsku, Nini. I Maja. To ona. Słuchajcie, jak w ogóle... Jak w ogóle tam nazwa... Co tam u was? Jak w ogóle nazwa naszego kanału wskazuje? Nasze filmiki... Później mówimy o Polsce i o Gruzji, tak? Jakoś ostatnio cały czas mówimy o Gruzji, jakieś tam wiadomości z Gruzji, co się dzieje w Gruzji. Faktycznie. Ile można? W ogóle dzisiaj, słuchajcie, wracamy do korzeni. Dokładnie, do korzeni. Do korzeni, bo wiecie, Gruzja, Polska, porównanie. Mamy taką playlistę na kanale, Gruzja i Polska się nazywa, więc... Polecam przede wszystkim. Aha. Więc będziemy, słuchajcie, dzisiaj opowiadać o tym, jakie cechy, jakie elementy w Polakach, w Polsce nam się podobają i zazdrościmy tak, Polakom tylko zazdrościmy, tych tak właśnie jest. Rzeczy. W ogóle może zacznijmy od szczerości, co? Szczerość to podstawa. Mi się wychowałaś w takim społeczeństwie, gdzie przede wszystkim jest uprzejmość. Na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu. I dalej idzie wszystko. Tak, to prawda. Między innymi, jak moim, czasami mi się wydaje, że jakby moje potrzeby są na drugim miejscu. Mm-hmm. Najważniejsze, żeby, nie wiem... Nie obrazić nikogo. Nie, tak, jak gość... Skrzywdzić. Gość poczuł się dobrze. Tak. Jakieś tam przesadzamy czasami z różnymi rzeczami, nie? Tak, to prawda. No, o tym zresztą wielokrotnie chyba powiedziałaś tak, w naszym filmiku. Razy. Tak. I ja zawsze mówię, że mam kompleks. Ja mam kompleks gruzińskości, czy kompleks gruziński, czy nie wiem jak to się nazywa. Mianowicie, zaraz wam powiem o co chodzi. Ja wychowałam się w społeczeństwie, co przeszłam o tym powiedziałam, gdzie jak ktoś mnie zapraszał do domu, jak ktoś chciał się poczęstować czymś, ja zawsze wiedziałam, ja zawsze gdzieś tam w świadomości miałam, że Maja, zastanów się, ta osoba na pewno może na to sobie pozwolić i po prostu to jest z grzeczności, tak? I całe życie w Gruzji się męczę z tym. To prawda. Ja muszę pójść do psychologa, nie. I wiesz jeszcze co założyłam ostatnio? Jak na przykład u kogoś jestem, tak? Mm. I chcę iść. Zawsze chcę iść. Ale no, ktoś mówi, że no zostań, no super, się bawi fajnie. A, nie, ja... I mam wrażenie, że nie, no teraz oni mówią o grzeczności. Znaczy, jak jestem u kogoś, no w Gruzji na przykład, tak? I na przykład, no chcę sobie iść, a oni mówią, nie, nie zostań. To ja myślę, Nino, co ty czujesz na ich miejscu? Chcę, żeby szybko wszyscy poszli. Dlatego to sobie idę, no. No i czasami właśnie, tak. Ale wiecie co, wiesz co najgorsze? Że w Gruzji najczęściej, żeby nie wyjść na niegrzecznego człowieka, trzeba wymyślać wymówki. Idę, bo coś tam, nie mogę pić, bo nie wiem, biorę leki czy cokolwiek. To jest bardzo głupie, to prawda, Maja, nie ukrywaj tego. I to jest właśnie to, że czasami ta uprzejmość jest taka nieszczera. Jak ktoś mnie zaprasza, jakiś Polak do domu, albo chce mnie ugościć, albo nie wiem, whatever, cokolwiek, ja wiem, że... Że on chce tego naprawdę. Tak, on jest szczery. Tak. I na tym się kończy. I nie dlatego, że wypada, wyrzutów, nie? Tak, bez wyrzutów sumienia. Tak, nie dlatego, że wypada zaprosić się i ugościć. Tak. Tylko dlatego, że człowiek chce to zrobić. I to jest bardzo fajna cecha. Bardzo fajna cecha. I tak łatwiej żyć w ogóle, pomyśl o tym. Nie masz zbędnych myśli, tak o tylu rzeczach trzeba myśleć. A tak nie masz zbędnych myśli, po prostu robisz to, co ci mówię. Co mi się przypomniało, jak byłam dzieckiem, tak? To znaczy nie. Nie jak byłam dzieckiem, tylko urodziłam się w Batumi, wyszłam się w Batumi, potem się wyprowadziłam do Tbilisi, tak? I raz, czasami jak z mamą wracałyśmy do naszego rodzinnego miasta, do Batumi, jak spotkanie z sąsiadami, wiecie, że w tamtych czasach to sąsiedzi chodzili do siebie, jakieś tam pili razem kawę i zawsze po prostu kazali się... Ale przyjdźcie do nas, jak fajnie, że wróciliście do Batumi, no to kiedy nas odwiedzicie? Zapraszamy. I to byli ludzie, którzy przez 18 lat tam mieszkaliśmy, ani razu u nich nie byliśmy, tak? I po prostu ja wiedziałam, że ja nigdy ich nie odwiedzę. I oni wiedzieli, że ich raczej byliby bardzo zdziwieni, gdybyśmy faktycznie z mamą tam poszły. Ale nie, no zapraszają nas. Ale są fakt, nie? Że muszę powiedzieć to. Muszę powiedzieć. Tak. Wiecie co, jak na przykład w dzielnicy tam, gdzie mieszkałam, tam gdzie teraz mieszkają moi rodzice, czasami na przykład spotykam kogoś z mojej szkoły, albo tam z mojej klasy, na przykład dziewczyny, i na przykład parę jest takich, co mówią, ale się stęskniłam za tobą, a my w ogóle nie byłyśmy przyjaciółkami, nawet wręcz przeciwnie, tak. Okej? I to jest takie, ja tak myślę, o co ci chodzi, dziewczyno? W ogóle... Czy pamiętasz, jakie mam na imię w ogóle? Gruzini nadużywają, to się ciągle używam słowo tęsknię. Tak, to prawda. Zawsze za kimś tęsknią. To prawda.
A wcale nie tęsknię. Wcale nie tęsknię. Szczerze mam wrażenie, że czasami za dużo o tym myślę i mówię jemu, że musi się pozbyć w ogóle tych myśli takich. Ale nie jestem w stanie. Dajcie mi numer do terapeuty takiej. Ale nie, do Gruzji muszę pójść, bo takie Polka nie zrozumie moich takich tak, punktowych zjawisk tak, takich tak, i będzie źle. W każdym razie tak. Bardzo doceniamy tą szczerość, tak? Tak, taką szczerość, tak, to prawda. I jeszcze możemy ten termin pokazuchi powiedzieć od razu. Tak. Bo słuchajcie, pamiętacie, robiłyśmy recenzję książki Pokazucha. Jak nie pamiętacie, to sobie zobaczcie, bo to fajna książka i fajna recenzja. I tam właśnie jest poruszony ten temat pokazuchy, czyli czegoś, co się robi na pokaz. Nie dlatego, że tak naprawdę szczerze tego chcesz, tylko dlatego, że tak wypada, po prostu kultura tak przyjęła, że musisz to zrobić. I to jest, moi drodzy, pokazucha. Przechodzimy do kolejnego. Chodzi jak w Polsce są traktowane kobiety. Nasz ulubiony temat. Nasz ulubiony temat. To znaczy, z góry mówi mi, że nie ma kraju, gdzie nie ma jakiejś tam przemocy domowej, przemocy wobec kobiet czy wobec mężczyzn, tylko że skala tego problemu się różni, tak? I tym się różni Gruzja od Polski i Gruzja od jakiegoś, tak powiedzmy, gorszego kraju, tak? Tak. I zdajemy sobie sprawę po prostu teraz, bo już widzę te wszystkie komentarze, ale dziewczyny i coś tam, w Polsce kobiety wcale nie mają najlepiej. Nie o to chodzi, tak? Po prostu myślę, że w Polsce skala problemu jest mniejsza niż tak. W Gruzji i też mamy takie swoje uczucia i zaraz powiem, o co chodzi. W Gruzji wielokrotnie byłam ofiarą molestowania seksualnego gdzieś na ulicy, czy gdzieś na jakimś miejscu. I w transporcie. W transporcie, na przykład na plaży, w ogóle w różnych miejscach. I w Polsce zdaję sobie sprawę, że mam szczęście, tak, może, ale jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło. Może jak wyjdę zaraz z tego mieszkania, coś wyzwyczaję. Gdzie nie malowane. Nie mam. Ale w każdym razie jeszcze mi się nie zdarzyło i to bardzo się cieszę z tego powodu. Tak. I bardzo doceniam za to Polskę, dlatego że dosyć dużo czasu spędziłam w Polsce. No tak, nie jesteśmy tu pierwszy rok bez przesady. No. Tak, i wiecie co, jeszcze od razu możemy poruszyć taki temat, że ogólnie w Gruzji też jakby nastawienie facetów do kobiet jest zupełnie inne. I to jest generalnie tak, że bardzo często w Gruzji można złapać takie spojrzenie facetów, które nie są przyjemne. To, tak patrzą, jakby byli już z góry napaleni, tak naprawdę nie znając tak. Ciebie, po prostu patrzą, tak wiecie, tak patrzą. Zbierają się już. Oczami. No. Tak, i wiecie co, i na przykład dużo też turystek też mają takie odczucie, kiedy wracają do swojego kraju, na przykład opowiadają, czy nie, po prostu będąc w Gruzji jeszcze o tym myślą. I jakby w tym nie ma nic takiego mylnego, bo to się zdarza, no. No. Ja nie mówię oczywiście, że nie mówię o wszystkich, ale bardzo dużo gruzińskich facetów traktują każdą okazję idealną na podryw. No. To może być gdziekolwiek, może być ktokolwiek, a tym bardziej, jeżeli to jest kobieta, która wygląda powiedzmy słowiańsko. Nie chcę stereotypów poruszać, ale ten stereotyp istnieje w Gruzji, dlatego o tym mówię. I tym bardziej, jeżeli kobieta wygląda słowiańsko i jeszcze jest ubrana tak skąpo, bo jest 40 stopni w Gruzji, więc czy umiałaby chodzić w spodniach, to tym bardziej te spojrzenia są naprawdę bardzo nieprzyjemne. I też jak rozumiemy, że może właśnie turystki, czy tam kobiety z, nie wiem, ze słowiańskich krajów bardziej są na to narażone, ale to nie jest tak, że ci faceci oni wybiórczo patrzą na kogoś, nie? Jak na przykład Gruzinka będzie iść i oni, nie wiem, stwierdzą, że będą na nią się gapić, bo ona ma jakieś krótkie spodenki, no to jakby oni nie wybierają, jaka to jest narodowość. Są tak samo niemili dla Żydki. Tak, tylko że po prostu szansa, że tak. Podejdzie akurat do jakiejś Słowenki, w tym przypadku na tak. Załóżmy Wolgi jest większa, bo tak z tego co powiedziałaś, tak, że, tak, że są tak. Traktowane, widzą, mają większe szanse, tak uważają. Tak, to prawda. I teraz może już jest mniej, ale nie wiem, jakieś 5-6 lat temu, to w ogóle jak widzicie takiego faceta, który potrzebuje bardzo małego sygnału tak naprawdę, żeby zacząć się gapić, albo potem, żeby podejść do ciebie. To może być spojrzenie, to może być cokolwiek. I to, wiecie co, to jest naprawdę duży bardzo dyskomfort.
Mimo tego, że nie jesteśmy zwolennikami, żeby, nie wiem, to było karanie albo coś takie spojrzenie, bo teraz jest modne gadanie, po prostu nie można karać człowieka za to, za spojrzenie, za takie rzeczy, po prostu to zawsze będzie, tak? Tylko, że no jednak musi im powiedzieć, że to jest dyskomfort, tak? To jest nieprzyjemne po prostu. To są takie też odczucia jakiego człowieka, tak? Jeden człowiek może dobrze się z tym poczuć, drugi gorzej i trudno teraz mówić konkretnie, tak? Oczywiście. Czy to jest w 100% takie chamskie, ale naszym zdaniem właśnie po prostu, ja przynajmniej tak odbieram i w Polsce jest zdecydowanie mniej. A jeszcze może jedną rzecz powiem. Nie oznacza nie. To chyba o tym powiedziałyśmy też wielokrotnie. Nie oznacza nie. Nie oznacza nie, to prawda. Tak, to prawda, to prawda. Szczególnie to właśnie jak już damsko-męskich tych. Tak, to dotyczy relacji damsko-męskich, tak? Że po prostu jak kobieta nie jest zainteresowana i mówi nie, no prawdopodobieństwo, że Polak zrozumie, zaakceptuje, jest większe niż w przypadku Gruzina, tak? Gruzin raczej pomyśli sobie, że ty że warto chcesz, próbować dalej. Ale jeszcze tylko, że o tym jeszcze nie wiesz. Jeśli nie jesteś pewna tego. Nie jesteś pewna tego. I czasem 10 razy. Zaraz przekonasz? Tak. I zaczynam. Tak, to prawda. To prawda. Kolejna rzecz. Bardzo chcę pochwalić Polaków za to, co robią. Tak. Przede wszystkim to jest ich natura. I do kombinowania. Dokładnie. I w ogóle to jest fajnie czesonek. Tego czesonika nie ma w języku gruzińskim. Jak bym powiedziała, czali ci, tak? Czali ci. Ale czali ci, a może jest, tak? Czemu nie? No, ale to nie jest, można. To nie jest. To jest. Mam gdzieś włosami. To można powiedzieć w takim sensie, że tam co robisz, że coś tam czali czuje. Tak. Ale no nie wiem, jakoś jak dla nas to po polsku to ten czesonek bardziej oznacza zarabianie pieniędzy. Może nie zarabianie, ale robienie czegoś w życiu takiego, nie? I słuchajcie, naprawdę Polacy w kombinowaniu są good. Good. 9 na 10. Tak. 9 na 10. Jak Ormianie. Cię powiedziałaś ile? 9 na 10. Tak? Nie 10 na 10? Nie, ja powiedziałam 9 na 10. Bo na pewno są lepsi od Polaków. Na przykład, nie wiem. A, Ormianie? Ormianie, tak. Dobra, komu daje się do punktu 10 punktów? Ormianie 10 na 10, Polacy 9 na 10. A, okej. Okay. Fair, really fair. I słuchajcie, coś się z tym wiąże. Z tym się wiąże to, że w biznesach, w prowadzeniu biznesu Polacy są o wiele lepsi niż Gruzini. Tak, w ogóle zaczynając od tego, że mają pomysły, tak? Widzą, wszędzie widzą jakąś to możliwość zarabiania pieniędzy. To fakt, tak. Wszędzie. Mi się wydaje, że Polak patrzy na jakieś miejsce i już ma w głowie cały biznesplan, co by tam postawił, co by zrobił i tak dalej. No, naprawdę, to jest super. Gruzini tego nie mają. Tak, mimo tego, że Gruzja ma inną w ogóle politykę gospodarczą, taką bardzo liberalną. Tak. Gdyby w Polsce było, gdyby w Polsce nie było tych wszystkich Wateusza. Gdyby Wateusz nie rządził tym krajem i przed Wateuszem, bo to chyba nie Wateusz zaczął tym krajem te wszystkie podatki i to wszystko. Myślę, że byłoby o wiele lepiej. Bo w ogóle można pomyśleć, że w Gruzji nie ma tego wszystkiego, że nie ma kapitału, że ludzie są biedniejsi, ale nie do końca o to chodzi, po prostu bardziej. Myślę, że brakuje tam takich tam prostych pomysłów, tak? Tak. Polacy mi się wydaje, że też mają fajne pomysły, też mają dobre wykonanie, łącznie ze wszystkim, z marketingiem, z takim jak to ludziom pokazujesz. Gruzini nie są w tym dobrze. Tak, są bardziej pracowici. Tak, dokładnie tak. Polacy. Dokładnie tak, są bardziej pracowici, naprawdę. W Gruzji problem to jest taki byle jakoś. I czego w Polsce nie ma. Jak pójdziecie, nie wiem, na przykład jak wynajmujecie hotel, pokój hotelowy, tak? I po prostu tam, po prostu dokręcenie jednej, jak to się nazywa, śrubki wystarczyłoby, żeby już było idealnie, ale nie. Ale nie jest dokręcona. Tak, i po prostu i Gruzini jakoś tego nie zrobią. Po prostu jak tam coś tam zrobili. Tak. To co ty mówisz, tak? Że oznakowanie, gdzie jest gorące. Słuchajcie, to jest klasyk. Ja nie wiem w ogóle, co to jest, ale w Gruzji najczęściej jest tak, że jak na przykład śpiewam w jakimś hotelu z turystami i idę się kąpać i włączam tam, gdzie jest czerwona ta, czyli gorąca woda i nie leci ta
woda. Ja wiem, że trzeba od razu przełączyć odwrotnie, bo to na pewno to jest pomylone. Ja nie wiem dlaczego. Bo to oni nie zwracają uwagi. Tak, ale to nie jest aż takie trudne. I mi się wydaje, że w ogóle ludzie, którzy montują, instalują, nie wiem jak się mówi po polsku, te rzeczy, oni w ogóle chyba nie patrzą na te oznaczenia. Po prostu rura jedna, tu rura druga i tyle. Tak. U mnie mieszkanie, które ja wynajmuję, tam też w kuchni jest zrobione dobrze, a łazience jest odwrotnie. I jak do mnie przychodzą goście, ja mówię, że tutaj można umyć ręce, ale gorąca woda jest tam gdzieś zimna. To jest bardzo śmieszne. I w ogóle jeżeli chodzi o remonty i takie rzeczy, tak naprawdę nikomu nie życzę, chyba że wrogowie. Robienie remontów w Gruzji właśnie teraz, mam teraz w domu remont i moja mama chyba już zwariuje. Męczy się z tym masakrycznie. Na początku powiedzą, że o tam 4 dni i będzie skończone i zazwyczaj to trwa nie, miesiąc albo, no. albo dłużej. I w ogóle brakuje takich fachowców, tak, ludzi, którzy się znają. Bo zazwyczaj takie prace wykonują ludzi, którzy, no nie chcę obrażać nikogo, ale zazwyczaj po prostu nie mieli pomysłów na życie i po prostu tak sobie stwierdzili, że a to zrobię, bo to jest najprostsze do zrobienia. Tak, tak naprawdę każdy myśli, że to umie, no ale no wiesz. Tak, i najczęściej sami się nauczyli, to nie jest tak, że do jakich technikum czy cokolwiek chodzili, żeby się uczyć, po prostu sami się nauczyli gdzieś tam w swoim domu, jakiego wujka swojego czy kogoś tak. tam. I dlatego nie ma profesjonalistów, jakby są ludzie, którzy robią te remonty, robią te różne, nie wiem, takie prace remontowe, ale to nie są ludzie, którzy mają kwalifikacje odpowiednie. I wcale to nie jest tak, że oni dostają mało, po prostu to jest normalnie płata. Jakby dobrze wykonywali swoją pracę i w sumie nawet w warunkach, kiedy nie wykonują dobrze tej pracy, ale i tak biorą hajs, nie najgorzej zarabiają, więc jakby byli naprawdę dobrzy w tym, co robią, tak. to ta praca pomogłaby im, ta praca zapewniłaby im normalny poziom życia. Często mamy takie grupy turystyczne, gdzie ludzie są jednego jakiego konkretnego zawodu, tak, na przykład. I często słyszę od turystów, że nie wiem, tam jakiś pan mi mówi, że pracuje gdzieś tam i mówi, że o te kable tutaj nie powinno być tak, albo ta droga jest krzywa, że trzeba o ileś tam stopni tak zrobić, tak. albo dużo dostajemy naprawdę takich komentarzy, no nic z tym raczej nie zrobimy my osobiście. No ale po prostu sam, chodzi o... No, tak, ale sam fakt, że człowiek widzi, jak to jest robione i rozumie, że to jest robione byle jak właśnie. No i w ogóle wiecie, to chyba też chodzi o mentalność ludzi, tak? Bo nie będą wykonywać takich prostych prac, tylko każdy musi być, nie wiem, jakiś tam kierownikiem. Każdy musi być kierownikiem. Tak. Ja w ogóle nie wiem, co założyłaś, ale jak my wykonujemy tą pracę, tak? Jesteśmy teraz moimi pośrodniczki, mamy swoje biuro podróży, tak? No. Bardzo dużo osób uważa, że my jesteśmy nieudacznikami, nieudacznikami, chyba jest takie słowo po prostu, że nie mogłyśmy znaleźć sobie jakiejś innej pracy, gdzieś tam w banku, albo jakiejś tam biurze, albo gdzieś tam, opisy, czy jakaś praca w biurze i oprowadzamy turystów. I to jest, wykonujemy taką gorszą pracę. Szczególnie jak jesteśmy dziewczynami, tak? Bo wiecie co, jest takie coś, żebyście zrozumieli o co chodzi. W Gruzji jest taki stereotyp, że dla dziewczyny szczególnie, jakby dla wszystkich, ale dla dziewczyny szczególnie, bardzo dobrą opcją życiową jest praca w jakimś takim spokojnym, cichym, czystym miejscu. Takie jak na przykład nie wiem, bank, czy jakiś praca biurowa, no bo fajnie masz jakiś taki grafik, że od poniedziałku do piątku idziesz tak dalej, pracujesz. A jeżeli jest praca związana z jakąś aktywnością fizyczną, na przykład z jakimś chodzeniem, zjeżdżeniem, cokolwiek, no to już taka praca albo z nerwami, to albo z dużą odpowiedzialnością. No tak, tak. To już jest trochę gorsze. Ale ja na przykład się spotykałam z czymś innym, że jakby, że mimo, że jesteśmy kierowniczkami tego biura, to same prowadzamy wycieczki i nie mamy biura stacjonarnego. O to często nas pytają, zgódź się. Gdzie macie biuro? Tak, bardzo... bo mi się wydaje, że po prostu robimy wycieczki ludziom, którzy przyjeżdżają do Gruzji, tak? Już będą na miejscu, wtedy kupują dopiero nasze usługi. Mi się wydaje, że tak jest trochę z gruzińskim biznesem też, na chwilę do biznesu wrócę, że też ludzie u nas zaczynają wszystko robić od swojej strony. Bo człowiek najpierw, nie mając do końca tego biznes planu przemyślanego, on sobie wynajmuje biuro, on sobie robi tam jakiś sprzęt i tak dalej, no powie, że to jest tak, u nas wszystko robi się. Pracowałam raz w biurze, gdzie zrezygnowałam z pracy, bo nie miałam co robić. Odpowiedzialność też. No odpowiedzialność to się wiąże z pracą i ze wszystkim. Ze wszystkim.
też nie... No tak, odpowiedzialne. Że w Gruzji też, umówmy się, są takie sytuacje, kiedy na przykład, wracając na chwilę do tego, nie. Gruzin też, pomijając relacje damsko-męskie, bardzo często jest tak, że Gruzin nie lubi mówić nie. Nie lubi mówić, że czegoś nie zrobi, albo czegoś nie wie, albo czegoś nie ma. Albo nie potrafi. Albo nie potrafi czegoś zrobić. O co zapytacie? Gruzin najprawdopodobniej powie tak, że zrobię to, ale tak naprawdę może tego nie zrobić, dlatego że nie potrafi tego zrobić. Tak. I to jest właśnie po pierwsze nieodpowiedzialność, a po drugie jest to jest też taka pokazówka. Sama tak miałam, wiesz. Tak, ale nie... jestem absolutnie wolna od tego. Nie, też nie byłam w stanie powiedzieć nie. To jest bardzo gruzińskie, ja też to tak jest miałam. Bardzo gruzińskie, ale ja miałam tak, nie byłam w stanie powiedzieć nie. Ale jak w Europie mieszkasz przez długi czas, tak. No to, no, ale to jest bardzo gruzińska cecha. I to jest związane też z tym, że chcesz być taki fałszywie uprzejmy, to co w Gruzji wszyscy robią. Tak. Jeszcze nie lubię, jak już mówimy o tym biznesie, często jest tak, że na przykład dzwoni mi i pyta mi o ceny, tak? Mhm. Jakichś tam usług różnych i w odpowiedzi dostaniemy. Dogadamy się. Tak, bo że wiem, albo nie będzie chciałam... problemu. Tak. Ja nie mam pojęcia, ile znaczy nie ma tak. problemu. Ja bym chciała za 10 lari. Czy tak. ta cena odpowiada? Czy zgodzi się na to? Tak, ale to wiecie co? Teraz w Gruzji mamy te taksówki. Taksówki mi się śmiały. Wszystkie aplikacje, Bolty i tak dalej. Ale wcześniej, jak nie było takiego czegoś, to zatrzymywałam taksówkę i pytałam tam, za ile mnie dowiedzie gdzieś tam. I odpowiedź była, ile mi zapłacisz, coś takiego. Czy ile tam może zapłacić. Kurczę. Nie wiem, 50 tetry mogę zapłacić, zawiedziesz mnie? To jest masakra. I to jest właśnie dlatego, że znowu Gruzini nie lubią rozmawiać o pieniądzach i wolą powiedzieć, nie wiem, dogadamy się, niż cenę. Konkretne, chcę wiedzieć, ile mam płacić. Ile mam płacić. Słuchajcie, no. Słuchajcie. Będziemy kończyć, już pół godziny kończyć. Prawie gadamy. Ej, w ogóle nie wiem ostatecznie, jak się ten filmik będzie nazywać. A coś myślimy. Coś myślimy. No. Słuchajcie, dziękujemy za uwagę, że w ogóle człowiek, który słucha nas pół godziny i do końca, to naprawdę szacunek. Brawo. Od nas. Ja bym coś skończyć. No to co? To widzimy się kiedyś tam jeszcze. No, niedługo do zobaczenia. No. Nie pokazujcie Gruzinom tych filmików. Nie pokazujcie, nie opowiadajcie, słuchajcie. I tak, musimy wrócić jakoś do Gruzji. Albo spieprzyć do Meksyku. Tak. Zawsze możemy. Zawsze możemy spieprzyć do Meksyku, tam nikt nas nie zrozumie. I my nikogo nie zrozumie. Do zobaczenia i oczywiście możecie wesprzeć naszą działalność na Patronacie. Zachęcamy. Dziękujemy wszystkim. Tak, dziękujemy wszystkim. Ludziom, którzy to zrobili. Bardzo dziękuję wszystkim naszym patronom, tak. Jest nam bardzo miło. Jest nam bardzo miło i jesteśmy wzruszone tak naprawdę, ale tak bez heheszków, jak dostajemy powiadomienie, to robi się bardzo miło, jak ktoś nas docenia. Ktoś, ci, co nie wspierają, też nas doceniają. To a w ogóle jak tu oglądają, ludzie piszą komentarz, to jest naprawdę bardzo miłe. I na tej miłej nucie kończymy ten filmik. Buziaki wszystkim. Papaszki. Pa.